coś, co warto sobie powiedzieć i omówić osobno, to są przyczyny upadku tego wielkiego imperium, jakim Rzym był. Jako taką podstawową przyczynę można podać samą jego wielkość i fakt, że jakby od początku był konstruowany w taki sposób, żeby móc rozwijać się maksymalnie dobrze, ale w momencie, w którym ten rozwój został ograniczony, bo już nie było czego podbijać, no to wszystko zaczęło się walić. Aha, ale urwał! Ale to było dobre! Takie ustawy jak na przykład rozdawanie ziemi zasłużonym dowódcom działały super w momencie, w którym tej ziemi było coraz więcej. W momencie, w której nie dało się wiązać lojalności żołnierzy poprzez nagradzanie ich ziemią, zaczynały się robić problemy. Naprzód żołnierz! Żołnierz szybciej, właśnie tam! Nie wejdę. Po prostu boję się ciemności. Innym takim dużym problemem były walki wewnętrzne. W miarę jak cesarstwo stawało się coraz bardziej bogate, walki wewnętrzne o władzę, o kontrolę nad konkretnymi terenami i właśnie zgarnianie tych wszystkich korzyści też zaczęło wyniszczać tą strukturę cesarską. Inną osobną zupełnie przyczyną to są kwestie takie jak zarządzanie problemami wewnętrznymi. Jeżeli mamy jeden kraj, który musi sobie radzić z suszą starożytnej Persji i najazdami barbarzyńców w Hiszpanii, bardzo trudno to wszystko skoordynować, a to zaufanie i taka spójność władzy w momencie praktycznie jednego pokolenia zostało zatracona i po prostu dowództwo nie koordynowało działań ze sobą. Senat rzymski, który miał odpowiadać za to, żeby to wszystko jednoczyć, bardzo szybko okazało się, że był jednym z najbardziej skorumpowanych urzędów, tak jak wszędzie we wcześniejszych republikach, na przykład w Grecji. No i też dbał o swój własny interes. A z Rzymu bardzo ciężko dbać o interes w Jerozolimie albo w Wielkiej Brytanii, więc to był ten kolejny duży problem. Taką bezpośrednią przyczyną, o której już sobie troszkę powiedzieliśmy, to są właśnie najazdy barbarzyńców. Ale trzeba pamiętać, że w okresie silnego Rzymu takie najazdy barbarzyńców nic zupełnie nie robiły. To nie jest tak, że w którymkolwiek wieku nie było najazdów barbarzyńców, bo były od samego początku, tylko w miarę jak ten cały olbrzymi organizm zaczął chorować, to te najazdy stały się po prostu coraz bardziej skuteczne. Porównania. Jeszcze jedna kwestia, o której warto sobie powiedzieć, to kryzys gospodarczy, wywołany przede wszystkim tym, że na tym olbrzymim obszarze, który opierał się jednak w głównej mierze na rolnictwie, o czym też powiemy sobie w odcinku o społeczeństwie rzymskim, dochodziło do różnych kryzysów, suszy. Jednocześnie Imperium Rzymskie i jego gospodarka w dużej mierze oparta była na zdobycze, na różnych podbojach i na pracy niewolniczej, czyli pracy za darmo, na zasilanej ludami podbitymi, prawda, barbarzyńcami z Europy, czy też niewolnikami ze starożytnej Persji. Ale w momencie, w którym cesarstwo rzymskie przestało rozwijać się na zewnątrz, przestało zwiększać swój obszar, a później zaczęło się stopniowo kurczyć, no to tych niewolników i tych zdobyczy no, przestało przybywać. No i w tym momencie stricte gospodarczo zaczęło brakować wielu podstawowych rzeczy, nie mogło dochodzić do rozbudowy na przykład infrastruktury, no i rzeczy zaczęły się walić. Ten dość widowiskowy upadek Rzymu, który teraz sobie tak analizujemy, nie zmienia faktu, że zachodnie cesarstwo rzymskie to jest dla nas Europejczyków moim zdaniem najważniejszy temat ze wszystkich poruszonych na historii, jeżeli chodzi o to, jak działalność jednej cywilizacji wpłynęła na to, jak wyglądamy dzisiaj. Kościół, który został zawiązany i tak naprawdę którego struktury zostały postawione w uschyłku Imperium Rzymskiego, jest z nami do dzisiaj. Nasze prawo ma korzenie właśnie w prawie rzymskim. Pozdrawiam wszystkich kolegów prawników. Kuba, Leopold, Nathan, Marcel. Marcel? Zapisałem sobie, nie wiem czemu, na kartce imiona moich przyjaciół i czytam je z kartki, zamiast je po prostu wymienić. Nie Marcel, tylko Marek, źle sobie... Kacper, Michał, pozdrawiam was serdecznie i dzięki, że jesteście. Jest niezwykle istotne, żeby znać zagadnienia związane ze starożytnym Rzymem. W szkole w ogóle bardzo dużo czasu się poświęca na ten temat i moim zdaniem to akurat to dobrze, bo no są to rzeczy po prostu ważne, które trzeba wiedzieć.